Szanowni Państwo, bardzo witam Was na dzisiejszej uroczystości. Przypominam sobie, rok temu tam obok ogłaszaliśmy rozwój petrochemii, rozbudowę przemysłu petrochemicznego. I oczywiście jednym z tych elementów była baza badawczo-rozwojowa. I to jest rzecz, która jest bardzo w tym wszystkim istotna. Ona zapina nam całościowo wizję związaną z innowacyjnością i związaną tak naprawdę z rozwojem przemysłu petrochemicznego. Tak naprawdę baza badawczo-rozwojowa powinna już istnieć i pracować na rzecz Orlenu 20 lat temu. No niestety, lepiej późno niż wcale. Dzisiaj koncern, który ma ten rozmiar, dziś koncern, który inwestuje bardzo mocno w instalacje, dziś koncern, który inwestuje bardzo mocno w całą gałąź petrochemiczną, musi mieć bazę badawczo-rozwojową. Jest to przyszłość i tego nie unikniemy. I tą przyszłość dziś zaczynamy. W tym miejscu powstanie wspaniała baza, która przede wszystkim po pierwsze będzie zabezpieczać pracę operacyjną, czyli będą prowadzone badania nad paliwami, nad udoskonalaniem tych paliw, nad dodatkami do paliw. To jest ta rzecz do bieżącej działalności. Ale również w tym miejscu będziemy prowadzić badania związane z petrochemią, z rozwojem petrochemii. Będziemy prowadzić badania nad własnymi patentami, nad własnymi licencjami. Dziś, inwestując w petrochemię, musimy generalnie szukać licencji. Musimy starać się o te licencje. Będziemy tu pracować nad własnymi licencjami, tak byśmy pogłębiali przerób ropy, tak byśmy uzyskiwali produkty, które będą miały dobrą marżę. Tak byśmy inwestowali w to wszystko. I to nie jest jakaś nowość. Firmy, nasza konkurencja już dawno ma ten etap za sobą. Wydaje na to około 0,5% swoich przychodów. Niektóre 0,017, 0,27. My do tej pory wydajemy 0,03. Po skończeniu tej inwestycji w roku 2021 będziemy wydawać 0,05. Około 50 milionów rocznie na badania i rozwój właśnie w tym Instytucie Badawczo-Rozwojowym. I to jest dla nas bardzo istotne i ważne. Przede wszystkim to, co podkreśliłem, połączenie nauki z biznesem. I tu właśnie łączymy naukę z biznesem. Dziś te badania są rozproszone. Oczywiście współpracujemy z politechnikami, ale potrzeba nam miejsca, gdzie będziemy te badania przekładać na mikroinstalacje, gdzie będą te badania gdyby przełożone później na część produkcyjną. To jest bardzo wielkie zaangażowanie. Chciałem wszystkim pracownikom Orlenu podziękować i też przeprosić, że wytrzymali to tempo, które narzucałem. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Pan był bezpośrednio odpowiedzialny za ten proces. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na czas. Zapowiadaliśmy rozbudowę przemysłu petrochemicznego w 2018 roku. Wbijamy dziś łopatę. Ten Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie do końca 2020 roku. Tak naprawdę półtora roku. Proszę zobaczyć, jakie to jest tempo. Jest niesamowite tempo. Ale my, chcąc iść w rozwój, w innowacyjność, przełożyć to na produkcję, przełożyć to na zysk, przełożyć to na stabilność cen, być firmą liczącą się w całej Europie, musimy inwestować w badania i rozwój. Dla mnie osobiście jest to historyczna chwila, jest to rzecz bardzo ważna dla mnie, dla Orlenu, dla wszystkich naszych pracowników. To otwiera nam następną perspektywę. To nie wszystko, proszę Państwa. Oczywiście jeszcze w tym roku będziecie Państwo informowani o następnych inwestycjach, które ogłosiliśmy. Będziemy też rozpoczynać kolejne inwestycje związane z przemysłem petrochemicznym, czy też nawozowym. Również Państwo będziecie zaproszeni. Jeszcze mógłbym tu wiele na temat badań i rozwoju mówić, ale no nie chcę Państwa zagadać na śmierć. Uważam, że jest to dobra rzecz,
będzie funkcjonowała, będzie służyła nie tylko polskiemu koncernowi naftowemu, ale również będzie służyła uczelniom, z którymi będziemy współpracować. Będziemy tu ściągać jednych z najlepszych studentów, jednych z najlepszych doktorantów, tak by firma Orlen była firmą jeszcze bardziej innowacyjną, doskonałą, o dużej konkurencyjności na świecie. Bardzo dziękuję. Dalszy rozwój Orlenu. To jest dalszy rozwój Orlenu. W Płocku nie tylko jest rafineria, ale jest też petrochemia i tu również będziemy rozbudowywać pod względem petrochemicznym. Zapowiedzieliśmy inwestycje związane z pochodnymi aromatów, zapowiedzieliśmy inwestycje związane z olefinami, inwestycje związane z fenolem, czy też inwestycje inne. I to jak gdyby zabezpiecza, bo to są tak naprawdę podstawowe produkty. Jak Państwo wiecie, olefiny później przekłada się czy też na polichlorek, czy też na inne produkty. I w momencie, dlaczego my to wyprzedzamy, jak gdyby robimy wcześniej, wbijamy łopatę pod Centrum Badawczo-Rozwojowe? Ponieważ to jest jak gdyby połączone właśnie z rozbudową branży petrochemicznej, czyli z tymi podstawowymi składnikami. I to centrum zacznie działać w momencie, kiedy my będziemy budować już pozostałe części petrochemiczne. I w momencie, kiedy skończymy te pozostałe inwestycje w zakresie petrochemii, to centrum już będzie przeprowadzało pewne badania, byśmy mogli dalsze produkty wykonywać od tych głównych produktów, które właśnie tu będą zlokalizowane. Czyli będziemy jak gdyby rozbijać łańcuch wartości i paletę nowego naszego asortymentu, ale tak zwanego końcowego asortymentu, na którym są dobre marże. No może tak krótko powiem, ja nie chcę Państwu wymieniać poszczególnych asortymentów, bo nawet nie mogę tego robić, ale w momencie, kiedy mamy taki ogrom firmy, w momencie, kiedy przerabiamy ropę, to aż się prosi, każde spółki tej wielkości rozbudowywują się teraz nie tylko w pogłębionym przerobie ropy, bo to też jest ważne i to też robimy, bo pogłębiony przerób ropy jest też bardzo istotny, bardzo ważny, żeby z tej baryłki ropy wycisnąć jak największą ilość paliwa, ale też jest ważne, żebyśmy to przesuwali do przemysłu petrochemicznego, robili główne produkty, ale potem od tych głównych produktów, które są tak zwanymi produktami bazowymi, robili następne produkty, które już są końcowe, które bezpośrednio używa się do przemysłu. Mając tą firmę, za 2-3 lata powinniśmy być tak naprawdę nie importerami petrochemicznymi, tylko eksporterami petrochemicznymi. I to przyświeca temu celu i to jest również rozwój Płocka. Powstaną zakłady, powstaną miejsca pracy, powstaną dodatkowe hale i tu już spłycając, to najprostsza forma podatku od metrażu, to już zdecydowanie rośnie do góry, ale też się zaangażowania, też przyjeżdżają ludzie, też będzie tu przyjeżdżał świat nauki, też to co powiedziałem, będziemy współpracować nie tylko z uczelniami w Polsce, ale i również poza granicą. No to jest dodatkowe, duże znaczenie dla Płocka.